Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Tak brzmiały ostatnie słowa zapisane w więziennym grypsie przez Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, zamordowanej 28 sierpnia 1946 roku w katowni UB przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Danusia była jedną z trzech córek Eugenii z domu Tymińskiej i Wacława Siedzika ze wsi Głuszczewina nieopodal Narewki. Jej tatoś był leśniczym, a w młodości podczas studiów na Politechnice w Petersburgu angażował się bardzo mocno w działalność antycarską, za co został zesłany w głąb Rosji i do Polski, już wolnej, powrócił dopiero w 1926 roku. Niedługo później ożenił się z Eugenią, a rok po ślubie na świat przyszło ich pierwsze dziecko – Wiesia. Rok później urodziła się Danusia, a w 1931 Irenka. Wszystkie dziewczynki w młodości uczyły się w szkole powszechnej w Narewce. A za sprawą rodziców oraz dziadków w domu zawsze bardzo ważną rolę odgrywały tradycje patriotyczne. Niestety w lutym 1940 roku w ramach operacji wysiedlania Polaków z Kresów Wschodnich Wacław Siedzik zostanie wysłany przez armię sowiecką do łagru. Wydostanie się z niego wraz z tworzącą się armią Andersa, ale niestety ze względu na ciężkie warunki, jakie spotkały go w sowieckim więzieniu, a także znużony trudami podróży z armią Andersa, umrze w 1943 roku w Teheranie i tam też zostanie pochowany. W tym samym roku, we wrześniu, matka dziewczynek, Eugenia, zostanie zamordowana przez gestapo, które postawiło jej zarzuty współpracy z Armią Krajową. Danusia zobaczy zmaltretowane ciało swojej matki przez bramę więzienną. Po śmierci rodziców dziewczynkami zajęła się babcia Aniela, ale mimo tych tragicznych doświadczeń dwie najstarsze córki, 16-letnia Wiesia i 15-letnia Danusia, jeszcze w grudniu 1943 roku złożą przysięgę w Armii Krajowej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. W październiku 1944 roku Danusia rozpoczęła pracę jako kancelistka w nadleśnictwie Narewka. Niespodziewanie w maju 1945 wszyscy pracownicy nadleśnictwa pod zarzutem współpracy z grupami partyzanckimi zostali zatrzymani przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Na drodze z Narewki do Hajnówki zatrzymanych uwolnił oddział Stanisława Wołącieja, pseudonim Konus, i to z nimi Danuta trafiła bezpośrednio do samego majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Nie mając nic do stracenia, postanowiła dołączyć do oddziału jako sanitariuszka, a nauczyła się opatrywać rannych żołnierzy zaraz po przejściu frontu. Uczyła ją żona proboszcza prawosławnego z Narewki, Luba Rutkowska. Od tamtego momentu też Danusia przyjęła pseudonim Inka, który pożyczyła od szkolnej przyjaciółki. Danka na początku służyła w szwadronie porucznika Jana Mazura, pseudonim Piast, następnie w szwadronie porucznika Mariana Plucińskiego, pseudonim Ścisław. Jednak we wrześniu 1945 roku brygady rozwiązano. Danka powróciła wtedy do w miarę normalnego życia. Rozpoczęła naukę w gimnazjum w Nierośnie. Jednak gdy jej starsza siostra została zaaresztowana, musiała znowu zacząć się ukrywać. Wtedy z pomocą wyszedł do niej jej ojciec chrzestny, leśniczy Stefan Obuchowicz, który załatwił dla Danki fałszywe dokumenty na jego nazwisko, a także pracę w nadleśnictwie Miłomłyn niedaleko Ostródy. Jednak już w styczniu 1946 roku Danusia postanowiła zrezygnować ze swojej posady i powrócić do armii Łupaszki na Pomorzu. Została przydzielona wtedy do oddziału porucznika Zdzisława Badochy, pseudonim Żelazny. Wraz z jego żołnierzami brała udział w wielu zuchwałych akcjach przeciwko milicji obywatelskiej i ubekom. I w czerwcu 1946 roku, podczas obławy na żołnierzy Żelaznego, sam dowódca zostaje ciężko ranny w szyję. Inka wtedy zakłada mu opatrunki. Następnie oddział Żelaznego zostaje przejęty przez porucznika Olgierda Chrysta, pseudonim Leszek, który w ten oto sposób wspomina swoją sanitariuszkę. To była bardzo skromna dziewczyna,
była bardzo obowiązkowa. Nie pamiętam, żeby się kiedykolwiek skarżyła, choć nie brakowało długich, forsownych marszów. W lipcu wysłałem ją do Gdańska po medykamenty dla oddziału. Kiedy stanęła przede mną, żeby zameldować gotowość wyjazdu, spojrzałem zdziwiony, jakbym ujrzał kogoś zupełnie nieznanego. Była zawsze ubrana w wojskowy uniform i wojskowe buty, które zniekształcały sylwetkę. Teraz stała przede mną smukła, uśmiechnięta, ładna dziewczyna w pożyczonej gdzieś na wsi letniej sukience. Inka do Gdańska udała się w sobotę 13 lipca 1946 roku. Miała w planie odwiedzić w domu dziecka swoją młodszą siostrzyczkę Irenkę, a także spotkać się z wujkiem, bratem mamy, Brunonem Tymińskim, który był studentem Politechniki Gdańskiej. W następny piątek, 19 lipca, jeden z kolegów z partyzantki zaprowadził Inkę do konspiracyjnego mieszkania Heleny i Jadwigi Mikołajewskich, które znajdowało się przy ulicy Wróblewskiego 7 w Gdańsku Wrzeszczu. Dziewczęta do późnych godzin nocnych rozmawiały ze sobą, śmiały się i śpiewały partyzanckie piosenki. Gdy nagle niespodziewanie nad ranem do mieszkania wtargnęli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Zatrzymali Inkę i zawieźli ją do aresztu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Osadzili ją w osobnej celi w pawilonie dla więźniów politycznych. Inka wpadła w ten sam sposób, jak jej były dowódca Żelazny. Została zdradzona przez łączniczkę w armii Łupaszki, Reginę Żylińską, która współpracowała z Urzędem Bezpieczeństwa. Mimo brutalnych, sadystycznych metod stosowanych przez komunistów wobec wszystkich członków podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, w tym także na Ince, ta nie złamała się, nie zdradziła żadnego nazwiska, nie zdradziła żadnego miejsca, nie powiedziała niczego, co mogłoby przyczynić się do rozbicia oddziałów Łupaszki. Jej sprawa rozpatrywana była przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku 3 sierpnia 1946 roku. Sanitariuszkę oskarżono o wydawanie rozkazów rozstrzeliwania i dobijania rannych funkcjonariuszy UB. Co absurdalne, podstawą do wydania takiego wyroku, jaki zapadnie, miały być zeznania jednego z 18-letnich wartowników UB, niejakiego Adamskiego, który miał zeznać, że był naocznym świadkiem tego, jak w starciu pod Tulicami właśnie Inka miała wydać rozkazy rozstrzeliwania jego towarzyszy z oddziału. To był totalny absurd, absolutna bzdura, ponieważ żadna sanitariuszka nie mogłaby wydawać rozkazów żołnierzom. Z kolei zeznania innego z milicjantów, Mieczysława Mazura, który spotkał się z Inką podczas starć w powiecie kartuskim na Kaszubach, mówiły zupełnie co innego. Mazur wspominał, że gdy został ranny w starciach z partyzantami, Inka miała podejść do niego i podać mu opatrunek, który pozwolił na zatamowanie i opatrzenie rany. To wszystko jednak nie miało żadnego znaczenia. Wyrok i tak zapadł bez przedstawienia jasnych dowodów o winie. Inka została skazana na karę śmierci. Nie chciała odwoływać się do Bieruta, nie chciała prosić o ułaskawienie. Zrobił to za nią jej obrońca z urzędu. Niestety nie dało to zbyt wiele. A Inka na wyrok nie czekała długo. Egzekucję zaplanowano na środę 28 sierpnia 1946 roku, czyli zaledwie 6 dni przed 18 urodzinami Danuty Siedzikównej. Wraz z nią rozstrzelany miał zostać jeszcze jeden żołnierz Łupaszki, Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, 41-latek, który pozostawił żonę i małe dzieci. Dzień ten wspominał w 2001 roku ksiądz Marian Prusak, ówczesny wikariusz kościoła garnizonowego w Gdańsku. Tak oto opisywał te wydarzenia. Kiedy po mnie przyjechali, była noc. Pierwsza, może druga. Uczestnictwo w egzekucji przyjąłem z niechęcią, choć to przecież obowiązek. Oddziałowy zaprowadził mnie najpierw do tego pana. Kiedy wszedłem do celi, widziałem przeraźliwy smutek w jego twarzy. Pierwsze słowa, z którymi zwrócił się do mnie, brzmiały: no tak, jednak nie skorzystano z prawa łaski. Potem przeprowadzono mnie do celi, w której na śmierć czekała młoda, szczupła dziewczyna w letniej sukience. Przyjęła mnie nadzwyczaj spokojnie, wyspowiadała się, a potem wyraziła życzenie, żeby o wyroku i o śmierci powiadomić jej siostrę. Mówiła to ciągle tak, jakby się nadal spowiadała. Czuliśmy, że możemy być obserwowani. Podała mi adres. O godzinie 6.15 w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku Inkę i Zagończyka wyprowadzono na egzekucję. W końcu poprowadzono mnie schodami, jakby do piwnicy. Oni już tam byli, zdaje się w kajdankach albo z zawiązanymi rękami. Sala była niewielka, jak dwa pokoje. Miałem krzyż,
dałem go do pocałowania. Chciano im zawiązać oczy. Nie pozwolili. Obok czekała zgraja ludzi, tak, że było dosyć ciasno. Był wojskowy prokurator i pełno jakichś młodych ubowców. Ustawiono nieszczęśników pod słupkami. W rogu był stolik, skąd prokurator odczytywał wyrok i skąd dał rozkaz wykonania egzekucji. Była taka jakby wnęka, chyba czerwona i otynkowana cegła. Były słupki do połowy wysokości człowieka. Postawiono ich przy nich, nie pamiętam, czy ich przywiązano. Ci, którzy tam stali, nie uszanowali powagi śmierci. Obrzucili skazańców obelżywymi słowami, a prokurator odczytał uzasadnienie wyroku i poinformował, że nie było ułaskawienia. Jego ostatnie słowa brzmiały: po zdrajcach narodu polskiego ognia! W tym momencie skazani krzyknęli, jakby się wcześniej umówili: niech żyje Polska! Potem salwa i osunęli się na ziemię. Nie mogłem na to patrzeć, ale pamiętam, że obydwoje po tej salwie żyli. Wtedy podszedł do nich dowódca gdańskiego plutonu egzekucyjnego KBW, podporucznik Franciszek Sawicki, i z pianą na ustach, wściekły z powodu okrzyku, jaki wydali skazani, z bliskiej odległości dobił ich strzałem z pistoletu w głowę. Przed tym wydarzeniem Inka zdążyła jeszcze wykrzyczeć jedno zdanie: niech żyje Łupaszko! Historia Danuty Siedzikównej jest doskonałym przykładem na to, jak bandyckim i zbrodniczym systemem był system prawny stosowany w stalinowskiej Polsce. Władze komunistyczne starały się za wszelką cenę zwalczać wszelkie oznaki działalności niepodległościowej i antykomunistycznej. Zaraz po egzekucji na tej niespełna 18-letniej dziewczynie Dziennik Bałtycki napisał artykuł, w którym opisywał cały proces, a artykuł zatytułował w wręcz nieprawdopodobny sposób, nazywając Inkę 18-letnią kobietą katem. Natomiast w 1969 roku jeden z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, Jan Babczenko, napisał książkę pod tytułem Fronty bez okopów, w której opisywał Inkę jako kobietę, która miała wydawać rozkazy rozstrzeliwania funkcjonariuszy KBW i miał jej w tym wszystkim towarzyszyć wręcz psychopatyczny uśmieszek. To wszystko miało na celu jak najbardziej zohydzić wizerunek młodej kobiety, która miała w sercu ideały i wychowywana była w duchu patriotyzmu, który popychał ją do działań mających na celu utrzymanie suwerenności państwa i walkę z okupantem niezależnie, po której był on stronie. W 2014 roku za sprawą pracy specjalnie powołanej grupy mającej na celu poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego udało się odnaleźć na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku nieoznakowany grób, w którym, jak przypuszczano, miały znajdować się szczątki Danuty Siedzikównej. Dzięki pracy zespołu, któremu przewodził profesor Krzysztof Szwagrzyk, 1 marca 2015 roku potwierdzono informację, że odnaleziono szczątki zamordowanej 28 sierpnia 1946 roku Danuty Siedzikównej oraz wraz z nią zastrzelonego Feliksa Selmanowicza. Rok później, dokładnie w rocznicę wykonania egzekucji 28 sierpnia 2016 roku, oboje z tych ludzi pochowano ponownie, tym razem z zachowaniem wszelkich godności i oficjalnych procedur państwowych. Danuta Siedzikówna i Feliks Selmanowicz otrzymali swoje prawdziwe groby i oddano im należny szacunek. Jeśli uważasz, że wykonuję ważną i potrzebną pracę, możesz mnie wesprzeć na portalu Patronite, drogi widzu, za co będę Ci bardzo wdzięczny. A już niedługo na kanale pojawią się kolejne odcinki przedstawiające sylwetki żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Tak więc już teraz zasubskrybuj mój kanał, by być ze wszystkim na bieżąco. W tym odcinku to tyle. Do zobaczenia w następnym.